credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, Mater in celum et terram, visibilium omnibus, et invisibilium. Święty Leon, drugi papież tego imienia, rodem z Sycylii, przyszedł na świat na początku VII wieku. Ojciec jego imieniem Paweł był znakomitym lekarzem, posiadał znaczny majątek i syna swojego kształcąc bardzo starannie, wychowywał oraz i pobożnie. Święty Leon, obdarzony bystrymi z natury zdolnościami, znakomity uczynił w naukach postęp i już od najmłodszych lat objawiał w sobie wysoką świątobliwość. Zasłynął i wielką nauką, i wielką pobożnością. Z nadzwyczajną łatwością wyuczył się wielu obcych języków i w sztukach pięknych znakomicie się wyćwiczył. W muzyce był także bardzo biegłym. Na świecie jeszcze żyjąc odznaczał się nieposzlakowaną skromnością, a za młodych lat, odziedziczywszy po ojcu znaczny majątek, z wielką hojnością wspierał ubogich. Z wielu powodów świat mógł łatwo swoje sidła młodzieńca tego uwikłać. Znakomita uroda, dostatki, powszechna miłość ludzka, wysokie wykształcenie i talenty, jakie posiadał, wszystko to zapowiadało mu bardzo świetne na świecie powodzenie i mogło serce jego ku ziemskim dobrom i uciechom zwrócić. Lecz go Pan Bóg na swoją służbę przeznaczał. Święty Leon wzgardził tym wszystkim, co mu doczesną pomyślność mogło obiecywać, a po pilnym zbadaniu woli Bożej, zasiągnąwszy w tej mierze rady świątobliwego kapłana, wstąpił do stanu duchownego. Od tej chwili już się wyłącznie służbie pańskiej poświęcił. Podówczas różne herezje trapiły Kościół Boży. Aby przeciw nim tym skuteczniej wystąpić, używając w tym celu daru wymowy, który posiadał w wysokim stopniu, święty Leon z wielkim zapałem oddał się nauce teologii i Pisma Bożego. Wkrótce też wystąpił do walki z wrogami Chrystusa, jak ją świetnie i korzystnie dla prawdy prowadził, że w krótkim czasie poczytany został nie tylko w Rzymie i we Włoszech, ale w całym chrześcijaństwie za jednego z najuczeńszych mężów kościelnych swojego wieku, któremu w świętej wymowie nikt wówczas nie wyrównywał. Podobnież i na drogach doskonałości coraz większy postęp czynił. Co mu tylko od jego prac apostolskich i zajęć naukowych zbywało czasu, cały obracał na modlitwę, na przebywanie w kościele albo spełnienie miłosiernych uczynków. Był on zawsze bardzo dla ubogich miłosiernym, lecz szczególnie odkąd został kapłanem, w cnocie tej nie kładł niejako granic. Wszelka nędza, wszelka potrzeba bliźniego nachodziła w nim najserdeczniejsze współczucie, ratował i wspierał każdego wedle możliwości. Przyszło do tego, iż całe swoje znaczne mienie rozdał na ubogich, a niekiedy tak się dla nich ze wszystkiego ogałacał, że i sam cierpiał niedostatek i był uboższym od tych, których i wtedy jeszcze, udając się o pomoc do drugich, obdarzał jałmużną. Znany w Rzymie szczególnie z tak wielkiego dla biednych miłosierdzia, wybrany został na jałmużnika kościelnego, a był to w owych czasach urząd piastowany zwykle przez najznakomitszego z duchownych, w którego ręce składano dochody kościelne na wsparcie biednych przeznaczone, a które on według swego uznania pomiędzy nich rozdzielał. Że zaś powszechnie wiedziano, że nikt lepiej od świętego Leona nie użyje pieniędzy na takowe cele przeznaczonych i że on jakby ojciec ubogich wszystkich znał najlepiej w mieście, jemu więc składano i prywatne jałmużny, także prawie wszystkie dla biednych dary przez jego ręce przechodziły. Sami zaś ubodzy cieszyli się z tego najwięcej, gdyż i oni uznawali, że miłość, jaką im zawsze okazuje, najsprawiedliwszy i najwłaściwszy rozdział jałmużn pomiędzy nich czynić potrafi. Tak wtedy święty Leon jaśniał wśród całego duchowieństwa wszystkimi wysokimi cnotami, kiedy nastąpiła śmierć świętego Agatona papieża. Zaszła 10 czerwca roku pańskiego 683. Były to czasy bardzo burzliwe dla Łodzi Piotrowej. Kilku z rzędu papieżów u jej steru będących mężnie walczyć musiało z powstającymi i szerzącymi się jak na wschodzie, tak i na zachodzie kacerstwami. Z pomiędzy tych niektóre jeszcze istniały, a w miejsce wytępionych powstawały nowe. Bardziej przeto niż kiedy potrzeba było na stolicy apostolskiej obsadzić znowu wielkiej świątobliwości papieża. W wyborze tym jednak nie zawahano się ani chwili, wszystkich oczy zwróciły się na Leona i jednogłośnie bez żadnego sporu wybranym został na papieża. Pierwszą jego ważną w zarządzie kościoła powszechnego czynnością było zatwierdzenie soboru powszechnego, który był trzecim carogrodzkim, na którym sam papież święty Agaton, jego poprzednik, przewodniczył w osobie swoich legatów i na którym pomiędzy wielu ważnymi postanowieniami i orzeczeniami tyczącymi się nauki katolickiej ogłoszono, iż wierzyć i wyznawać powinniśmy, że w Panu Jezusie, w jednej Jego osobie boskiej, dwie były natury, ludzka i boska. Wyroki tegoż soboru, ogłaszając ich za oddzielonych od Kościoła, składały zgodności duchownych od szczepieńca Makarego, patriarchy antiocheńskiego, Anastazego kapłana i Leona diakona Kościoła Carogrodzkiego, wraz z kilku innymi prałatami i niższymi duchownymi przy błędach herezji monotelitańskiej upierających się. Wskazani byli oni nawet na wygnanie, lecz poparci swoimi stronnikami u cesarza uzyskali, iż na miejsce wygnania Rzym został przeznaczony.
Papież święty Leon nie tylko takowym z ich strony zuchwalstwem nie był obrażony, lecz pragnąc pozyskać ich duszę Chrystusowi, przyjął ich z największą miłością. Wskutek też tego, w kilku rozprawach, jakie miał z nimi, z taką wymową i tak mądrze zbijał błędy, które oni podzielali, iż się chwiać w nich zaczęli. Wtedy święty Leon skłonił ich, aby każdy z osobna na parę dni zamknął się w klasztorze i w spokoju przed Bogiem rozważał to, co od niego słyszał. Po takim rodzaju rekolekcji, prócz nieszczęsnego Makarego, który nie chciał błędów swoich odstąpić, wszyscy inni się ich wyrzekli. Uczynili publiczne wyznanie wiary katolickiej i święty Leon z wielką dla ojcowskiego serca swego pociechą rozgrzeszył ich i na łono kościoła przywrócił. Lecz o ile ten święty papież okazywał się łagodnym dla pokutujących, o tyle okazywał stałości względem tych, którzy należnej stolicy apostolskiej uległości odmawiali. Już długo przed papiestwem Leona arcybiskupi raweńscy, popierani w tym przez wielkorządców cesarskich, przywłaszczyli sobie byli wiele praw samemu papieżowi służących. Święty Leon odzyskał wydarte swoim przednikom przywileje i otrzymał od cesarza wyrok zakazujący wielkorządcom raweńskim popierać roszczenia arcybiskupów przeciw władzy papieskiej. Odtąd też arcybiskupi raweńscy, którzy przedtem przywłaszczali sobie przywileje służące tylko dla patriarchów carogrodzkiego, aleksandryjskiego i antiochańskiego, przywróceni zostali pod właściwą względem stolicy apostolskiej zależność. Święty Leon przyczynił się także wiele do ozdoby najpierwszych kościołów w Rzymie. Wzniósł własnym kosztem wspaniały kościół obok kościoła świętej Bibiany i w nim umieścił ciała świętych Symplicjusza, Faustyna i Beatrycy i wyświęcił go pod wezwaniem świętego Pawła Apostoła. Wydał wiele ustaw obostrzających karność kościelną, wprowadził potrzebne zmiany w śpiewie zwanym gregoriańskim i ułożył kilka hymnów do pacierzy kapłańskich. Wszystkie swoje dochody, według dawnego swego zwyczaju, rozdawał na ubogich, a gdy w tej mierze powstrzymywano jego szczodrobliwość, mawiał zwykle: za najszczęśliwszego bym się poczytał, gdybym wspierając ubogich sam umierał wśród nędzy. Tylu i takimi przyozdobionymi cnotami najwyższym pasterzem chcieliby byli wierni jak najdłużej się cieszyć, lecz Panu Bogu spodobało się bardzo prędko powołać go do siebie. Roku całego nie zasiadał na stolicy Piotrowej, kiedy Pan Jezus wziął go do nieba. Umarł dnia 28 czerwca roku pańskiego 684. Pochowany został w bazylice świętego Piotra.